jedziemy jeszcze raz. Jeżeli pracujecie zdalnie, pracujecie z domu, macie bardzo fajną możliwość robienia fajnych rzeczy w lecie, które Wam się przydadzą w zimie. Biurko podnoszone, super robota. Pracujemy sobie. A, co jest najważniejsze? Castorama. Deska w Castoramie, no, w innym stepie, w budowlanym markecie. Malujemy kreskę przez środek. Otwornica. Wiercimy otwór. Mamy wtedy deskę z sękiem. Malujemy swój rozstaw, swój stans, swoje kąty. A jeżeli macie drażliwą podłogę, filcowe pokładeczki, naklejeczki. Do tego, jeżeli jesteście leccy, to piłeczka tenisowa, ewentualnie psia. A dla osób cięższych piłeczka jakaś taka rehabilitacyjna, która szybko stanie się jajkiem, tudzież naleśnikiem. Co z tym robimy? W czasie naszej ciężkiej pracy, kiedy zarabiamy ciężko pieniądze, żeby móc je w zimie na deskę, na skipasy, na deski, na wyjazdy, na imprezki snowboardowe oczywiście. Robimy to. Kładziemy sobie piłeczkę. Ciężka praca. I pracujemy. Pracujemy. Ciężko pracujemy. Spotkanie. Na spotkaniu. Po spotkaniu. A w międzyczasie możemy sobie machnąć seryjkę. Pamiętajcie, że na desce nasz staw skokowy nie zgina się aż tak. Dlatego pamiętajcie, żeby pracować głównie tu i tu. O co chodzi w tym ćwiczeniu? Żeby nauczyć się właśnie proporcjonalnie uginać. Żeby nie robić takich rzeczy, tylko żeby uginać się proporcjonalnie, żeby zachować środek ciężkości w tym oto miejscu. Dlatego właśnie zakres, który w zupełności wystarczy. Pamiętajcie, nie robić tak. Naturalnie kąty, naturalna rotacja, prostopadle do kątu wiązań i do nas liczę. Zobaczcie, jaki jest zakres ruchu tu, jaki tu, a jaki tam. A mimo wszystko jesteśmy na środku. Na desce to możecie trochę inaczej odczuwać, że ta deska może Wam puszczać. I Wam
pamiętajcie, że w pracy przed komputerem co godzinę musicie odejść od komputera na 5 minut. Sam raz trzymać pod biurkiem i używać. Pomijając, że na samej piłce można też zrobić dużo innych fajnych rzeczy związanych i z siłą, i z równowagą. Widzimy się na stoku już niedługo.